Dzisiaj Wam witam wszystkie byki w tym rozkładzie dla Was na miesiąc luty. Być może nie tylko dla Was, bo może być część osób, które mają po prostu znak księżycowy albo ascendent w byku, albo po prostu oglądacie ten rozkład dla kogoś bliskiego. Ale zapraszam wszystkich. Zobaczymy sobie, co u Was w miłości. Jeśli jesteście w związkach, zrobimy sobie też drugi rozkład dla osób, które są singlami, również też zrobimy sobie na pracę, weźmiemy sobie kartę radę na każdą tą sferę i dodatkowo jeszcze kartę anielską. Zobaczymy, co karty anielskie mówią Wam na ten luty. Przypominam również, że jest też rozkład roczny, składający się z 12 kart, po jednej karcie na każdy miesiąc, pokazujący główną energetykę każdego miesiąca, więc zapraszam do obejrzenia. Zapraszam również do subskrybowania kanału, byście mogli być na bieżąco z tego rodzaju czytaniami, rozkładami, kartami i byście też pomogli mi w rozwoju tego kanału. I zapraszam również w dalszą przestrzeń, czyli na mojego Facebooka, na zamkniętą grupę na Facebooku pod tą samą nazwą Duchownia, czy też na Instagrama. Linki znajdziecie w opisie tego nagrania, czy też w po prostu opisie tego kanału. No to co, byczusie, przechodzimy sobie do Waszego rozkładu. I sprawdzimy, co tam słychać u Was w związkach. Jeszcze jedna karta na związki. No i karta rada. Co tam u singli w lutym? Jeszcze jedna karta dla singli na luty, dla byków. I karta rada. Muszę sobie troszkę przesunąć, także nie będzie w pełni widać karty, bo jeszcze musi mi się zmieścić rozkład na pracę. Zaraz poprawimy sobie, co w pracy w lutym u byków. Jaka jest rada na pracę? Weźmiemy sobie jeszcze kartę anielską. Nie macie powodów do zmartwień w lutym. Albo jeśli się martwicie o coś, będziecie się o coś martwić, to aniołowie, jakby karta anielska mówi Wam, że tak naprawdę nie ma się o co martwić. Jeszcze mi się tu światło odbija. Nie wiem, czy będzie dobrze widzieć. Widać. Więc tak, byki. Jeśli chodzi o Waszą sferę miłosną, jeśli jesteście w jakimś związku, no to u Was pojawia się taka energia jakby walki o coś, walki o być może podjęcie jakichś jeszcze ostatnich prób, ostatnich kroków ku spełnieniu, jakimś spełnieniu marzeń. Być może macie jakieś wspólne cele, jakieś wspólne marzenia i jeszcze mimo na przykład jakiegoś zmęczenia, że już
być może brakuje Wam sił do czegoś, no to jeszcze trzeba jakby powalczyć o coś, bo być może spełnienie Waszych marzeń, Waszych nadziei jest jakby zachowajcie jeszcze wiarę, zachowajcie ten optymizm, bo by to spełnienie nadeszło, by ta szczęśliwa przyszłość nadeszła. Być może możecie czuć już taką potrzebę, że potrzebujecie odpocząć po jakichś zmaganiach, po jakichś starciach, czy potrzebujecie jakiejś przerwy po prostu. Może to dotyczyć tego, że po prostu wy między sobą, na przykład ostatnio mieliście gorszy okres, walczyliście między sobą i musicie po prostu jeszcze wykazać się jakąś cierpliwością, jeszcze musicie jakby dalej walczyć, albo być może po prostu stoicie w takiej pozycji oczekiwania na jakiś atak, ale może to być też przekaz dla takiej grupy osób, które po prostu może wy jakoś bardzo razem, wspólnie idziecie w kierunku jakiegoś spełnienia, w kierunku jakichś spełnienia, jakichś marzeń. No i jeszcze w lutym właśnie musicie jakby dalej o to walczyć. Jeszcze musicie, mimo że może już jesteście zmęczeni, no to nie ma, jakby tu nawet też karta anielska mówi, nie ma powodu do zmartwień, jakby nakłaniająca do tego, że jeszcze nie poddawajcie się, walczcie dalej, by właśnie spełniać te swoje marzenia. Jakieś być może właśnie będziecie dalej jakby walczyć, realizować swoje jakieś zamierzenia, jakieś cele, jakieś marzenia. No, także tak to wygląda u Was, jeśli chodzi o związki. I karta rada u Was właśnie na luty. Zachowajcie właśnie taką, tutaj też macie taką energię pazia, czyli taką właśnie ufność, wierność. Jakby skupcie się na takim wierze w to, że to, co planujecie, to, co chcecie, o czym marzycie, jest możliwe do spełnienia. I też właśnie tak jakby patrzcie na to, że to już tak naprawdę może być blisko, że przed wami jakiś nowy początek, jakiejś nowej drogi. Także no tutaj jakby karta radzi Wam, żebyście dalej wierzyli w swoje marzenia, w swoje, nie wiem, pragnienia, cokolwiek, czego oczekujecie od tego związku, od tej relacji, czy po prostu między sobą, albo cokolwiek sobie tam założyliście, no to byście właśnie podążali dalej tą drogą, byli wierni tej swojej ścieżce, ufali po prostu, że to, co chcecie, się zrealizuje. Jeśli chodzi o singli, tutaj pojawia się karta maga, czyli tak naprawdę z magiem wszystko jest możliwe. Macie jakby moc kreacji i możecie sobie zmanifestować tak naprawdę co tylko chcecie. I jakby będziecie być może właśnie manifestować sobie coś w swoim życiu właśnie w lutym, jakby obierać jakiś dobry, konkretny plan działania, będziecie realizować właśnie, no być może będziecie po prostu podbijać świat, jakby właśnie w tej sferze miłosnej. No i rada dla Was na tą sferę miłosną. Jeśli jesteście singlami, no to tutaj jakby skupcie się na takim cierpliwym działaniu, właśnie dążeniu no jeśli po prostu ktoś pojawi się na waszej drodze w lutym, czy po prostu będziecie zabiegać o kogoś, no to będziecie musieli się wykazać jakąś taką cierpliwością, jakby przyglądać się temu, co wykiełkuje z tej znajomości, by się nigdzie nie śpieszyć, na nic nie naciskać, więc jeśli poznacie jakąś osobę, która będzie Wam się wydawała odpowiednia, no to jakby
Nie naciskajcie na tą osobę, nie starajcie się niczego przyspieszać. No, także taka jest rada dla Was na luty, dla singli. Jeśli chodzi o sferę zawodową, no tutaj tak jakby z jednej strony pokazuje się jakieś szczęście. Ja Wam tutaj troszeczkę to przestawię. Macie tutaj dziesiątkę kielichów, czyli tak jakby pojawia się jakieś szczęście, ale powiedziałbym, że bardziej szczęście rodzinne, więc być może w lutym zamiast na pracy bardziej będziecie skupiać się na rodzinie, na szczęściu rodzinnym, na jakimś, ale może to też oznaczać po prostu jakieś partnerstwo, partnerstwo w pracy. Tylko że pojawiła nam się tutaj ósemka mieczy, która może mówić o jakichś ograniczeniach, także może dla części z Was, jakby w pracy, rodzina będzie jakimś ograniczeniem, jakby, nie wiem, dzieci, rodzina i po prostu w jaki sposób właśnie w pracy będziecie ograniczeni przez to, czy też po prostu będziecie mieli jakieś negatywne myśli związane z rodziną, z pracą, właśnie z dziećmi. No nie wiem, o co może tu tak naprawdę chodzić. Mówię tu, jaka pokazuje się energia u Was w sferze zawodowej. Może po prostu, jeśli będziecie mieli jakieś negatywne myśli związane z pracą, czy z poszukiwaniem pracy, czy też jeśli prowadzicie jakąś swoją działalność, to być może też właśnie może jakieś właśnie partnerskie problemy, tak, w takim sensie, że z kimś, z kim współpracujecie, może będziecie czuć się trochę zniewoleni, jakby, że będziecie mieć jakieś negatywne myśli dotyczące tej współpracy. No nie wiem, tak to wygląda. Wy najlepiej będziecie wiedzieć, o co tutaj chodzi, jak to może u Was. Co to może u Was oznaczać? Taka pokazuje się energia jakiegoś takiego zniewolenia, bardziej takiego bycia niewolnikiem swoich własnych myśli, swoich własnych ograniczeń, ale z drugiej strony jakieś szczęście rodzinne. Także ja odnoszę tutaj wrażenie, że jakby praca, znaczy rodzina, rodzina i po prostu jakieś, nie wiem, dzieci mogą mieć wpływ na waszą pracę, ale karta rada, macie tutaj kartę świata, czyli jakby mówiąca o tym, byście zachowali optymizm, właśnie jakąś radość, czyli mogą pojawić się jakieś negatywne myśli, właśnie bycie w pułapce własnych myśli, negatywnych przekonań, które tak naprawdę wcale nie muszą się zrealizować, to może być snucie jakichś czarnych scenariuszy na przykład, ale karta rada mówi wam, byście zachowali jakiś optymizm, czyli myśleli optymistycznie, czegokolwiek to dotyczy w sferze zawodowej na przykład. Możecie się na przykład obawiać, że no, za mało na przykład zarabiacie na przykład, czy coś takiego i że to wpływa na waszą sferę taką rodzinną, ale karta rada mówi wam, byście jakby zachowali optymizm, że jakby spełnienie jest w zasięgu waszych rąk, byście cieszyli się po prostu z tego, co macie, cieszyli się z własnego po prostu z życia, z samego tego. Wiem, że ciężko jest tak radzić, na przykład ciesz się z życia, na przykład kiedy komuś na przykład brakuje pieniędzy, na przykład czy coś, czy ktoś nie ma pracy na przykład, ale no tak karta radzi, bo często jest tak, że jeśli się zamartwiamy tutaj, mamy dużo negatywnych myśli, no to po prostu możemy to jeszcze bardziej przyciągać i popaść po prostu w taki, nie wiem jak to powiedzieć, zabrakło mi słowa, w taki po prostu negatywizm, że będziemy w takim błędnym kole. I tym bardziej właśnie, że jakby karta anielska, która Wam się tutaj pojawiła, też może dotyczyć właśnie tutaj pracy, czy tak jak w sferze miłosnej, tych
tej sferze miłosnej, że o coś będziecie jeszcze walczyć, i czy tutaj właśnie w pracy będziecie mieli jakieś negatywne myśli, jakieś zmartwienia, jakiś kryzys na przykład. No to karta anielska radzi Wam, że nie ma powodów do zmartwień, że tak naprawdę Wasze zmartwienia są nieuzasadnione i byście po prostu powierzyli to, co się dzieje, jakby wszechświatowi, że nie ma sensu jakoś obsesyjnie rozmyślać o czymś. Tak jak właśnie tutaj pojawia się, więc najprawdopodobniej te obsesyjne jakieś myśli, zmartwienia mogą dotyczyć sfery zawodowej i nie ma jakby powodu tutaj, by się martwić, bo wszystko jakby ułoży się na waszą korzyść, wszystko będzie dobrze, tak mówi właśnie tutaj karta anielska. To by było na tyle. Byki, dziękuję Wam za obecność i do usłyszenia następnym razem. Pa!